podzielę się dzisiaj z Państwem wiedzą na temat wychorowania pierników. Będziemy, znaczy pokażę Państwu kilka technik, kilka rzeczy, które można sobie zrobić samodzielnie w domu. Pierniki na pewno każdy z Państwa piecze na święta, więc myślę, że o przepisie tutaj nie ma co mówić. Pierniki w najróżniejszej postaci, kształty, wzory, wszystko jest ręcznie robione na miodzie naturalnym. Baza to piernik i oczywiście na wierzchu dekoracja z lukru, czyli białko i cukier puder. W różnych kształtach, wzorach, kolorach, także dla każdego coś fajnego. Myślę, że taki fajny upominek jako prezent dla młodszych i starszych, albo taki dodatek do prezentu. Mam pracownię w Koszalinie od 5 lat, także robimy pierniki nie tylko na Boże Narodzenie, ale przez cały rok. I na Wielkanoc, na święta, na komunię, chrzciny, podziękowania dla gości, także pełna gama tutaj produktów. I trochę łamiemy takie przekonanie, że pierniki są tylko dobre na Boże Narodzenie. Mamy stałych klientów, do których te pierniki trafiają, którzy do nas przychodzą co roku. Jest coraz większe zainteresowanie piernikami firmowymi, czyli pierniki z logo firmy, które wysyłamy nie tylko w Polsce, ale również za granicę. Także to zainteresowanie jest zdecydowanie z roku na rok coraz większe. Zaczniemy może tak. Mam, słuchajcie, lukier przygotowany. Lukier, czyli białko pasteryzowane i cukier puder. Może być też zwykłe białko w domu, jeśli ktoś używa. Barwimy sobie takie lukry, słuchajcie, barwnikiem takim żelowym. On najlepiej się rozpuszcza w lutrze, więc jest dosyć łatwy w obsłudze. Barwników używamy nie za dużo, dlatego że one naprawdę intensywnie nam barwią lukier. Teraz użyję to może niebieskiego, skoro mam gwiazdkę. Takie barwniki można kupić w sklepach typowo cukierniczych, ale też spokojnie można zakupić w sklepach spożywczych, w takich małych tubach. Widzicie, on się świetnie rozprowadza. Wystarczy odrobina tego barwnika i możemy sobie zabarwić lukier na różne kolory. Dzisiaj będziemy robić gwiazdkę, więc gwiazdka tradycyjnie biało-niebieska. W domu do dekoracji można spokojnie użyć sobie takie woreczki strunowe. Są one wygodniejsze w użyciu niż typowe worki cukiernicze, które mam tutaj. Te worki są bardzo takie długie, ciężko je na pewno utrzymać w ręku osobie, która nie ma za bardzo doświadczenia w dekoracji, więc polecam sobie kupić po prostu zwykłe worki strunowe. No i słuchajcie, zaczynamy od pierwszego piernika. Najważniejsza rzecz to, żeby zrobić sobie obwolutę wokół piernika, ponieważ dzięki temu lukier, przynajmniej teoretycznie, nie powinien nam spłynąć. Tworzy nam się taki murek, zapora, która utrzyma nam nasz wylewany lukier w ryzach. Po czym jak już mamy taki pierwszy lukier wylany. Wszyscy słyszą. Bardzo dobrze. Może się ktoś zainteresuje, przyjdzie, zainspiruje się, zrobi pierniki na święta. Tego lukru, słuchajcie, wylewamy bardzo dużo. Wszyscy kursanci, którzy przychodzą do nas na warsztaty, są zdziwieni, że potrzebujemy go aż tyle do dekoracji. I on jest, słuchajcie, dosyć taki, znaczy nie jest taki bardzo lejący, dlatego że nam nie spłynął z pierniczka, ale musi być go dużo, żeby on się nam równomiernie rozłożył i żeby ten piernik wyglądał fajnie. Ja zawsze mówię swoim kursantom, że to jest wersja numer jeden, czyli staramy się jakoś fajnie ten piernik udekorować. Jeśli nam nic z tego nie wyjdzie, to jest jeszcze wersja numer dwa. Możemy zasypać to wszystko posypkami. Też będzie pięknie. Trzeba tylko kupić jakieś fajne posypki w różnych kształtach i kolorach. Dobra, mamy tutaj drugą warstwę niebieską. Będziemy robić sobie kwiatka na tej naszej gwiazdce. Tak, żeby zachwycić domowników, żeby udawać przynajmniej, że jesteśmy super dekoratorami.
słuchajcie, proste triki w dekoracji są najlepsze, bo są najbardziej efektowne i nie potrzeba do nich żadnych specjalistycznych narzędzi. No i słuchajcie, gwiazdka gotowa. Wygląda fajnie. Także można sobie oczywiście jeszcze udekorować tutaj jakimiś innymi dekoracjami. Nie mogę za bardzo, słuchajcie, przychylać, bo mi po prostu spłynie, bo to musi się zasuszyć. Ważna rzecz w dekoracji pierników jest taka, że trzeba sobie nabyć suszarkę, taką najlepiej do grzybów, ponieważ w niej dobrze się suszy pierniki. Ewentualnie może być to piekarnik, ale to mają do siebie te suszarki, że mają termostat, a temperatura suszenia nie może być wyższa niż 45 stopni. Inaczej pierniki nam po prostu popękają. No więc tutaj jeszcze wersja z koralikami. Też wygląda fajnie.